pierwszy kontakt musiał nastąpić. Galaktyka, nie mówiąc już o wszechświecie, była po prostu zbyt duża, aby tylko pojedynczy gatunek mógł w niej rozwinąć inteligencję. Jakiekolwiek opóźnienie w kontakcie oznaczało jedynie nasilenie ewentualnego szoku kulturowego. W przypadku ludzkości ten szok kulturowy oznaczał całkowite wyginięcie. Witajcie na kanale GraczFan. Dzisiaj opowiem wam o niezwykle zaawansowanym gatunku obcych insektoidów. Z góry dziękuję za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga to w rozwoju kanału. Gatunek ten, podobnie jak inżynierowie z uniwersum obcego, rozwijali niezliczone biotechnologie, byli przy tym niezwykle ekspansywną cywilizacją, która wpływała prawie na całą galaktykę. Ku byli zdobywcami, którzy nieustannie podbijali kolejne planety i niszczyli zamieszkujące je gatunki. Nie robili tego jednak atakując swoim potężnym arsenałem bojowym, a wykorzystywali go jedynie na początku, by następnie eksperymentować na nowo odkrytych istotach. Uważali, że poziom ich zaawansowania technologicznego wzniósł ich do rangi władców wszechświata, a pozostali mieszkańcy galaktyki byli jedynie niegodnymi istnienia, prymitywnymi bytami. Chcieli więc zmienić całą otaczającą ich rzeczywistość według swojej własnej wizji. Z wyglądu przypominali humanoidalne insektoidy o czarnych oczach, szczękach, które przypominają szczypce, i długich chwytnych ogonach. Według teorii uważa się, że rozmnażali się poprzez formy larwalne, które dojrzewały w zbiornikach wodnych. Niewiele wiadomo o ich przeszłości, gdyż skrzętnie ją ukrywali, jednak pozostałe gatunki doskonale zdawały sobie sprawę z ich istnienia. Byli dosłownie pochłonięci przez nieustanne modyfikowanie swoich organizmów, jak i istot, których planety były przez nich podbijane. Wszelkie gatunki, które nawiązały z nimi kontakt, były modyfikowane i zamieniane w zdecentralizowane i zniewolone potwory. Ziemianie również padli ich ofiarą i nie mieli najmniejszych szans wygrać z agresorem. Cywilizacja ludzi poszła błyskawicznie w rozsypkę, a poszczególne jednostki były brutalnie modyfikowane i zamieniane w okropne maszkary. Ludzkość padła ofiarą brutalnej rasy, która na przestrzeni setek tysięcy lat bawiła się ludzkim genomem. Ich dominacja w galaktyce trwała blisko 40 milionów lat i przez ten czas nieustannie dostosowywali ekosystemy tysięcy planet, według swojej wizji. Przez kolejne setki milionów lat podążali ślepo za dogmatem swojej cywilizacji, aż dotarli do czasów swojego rychłego upadku. Gatunek asteromorfów sprzymierzył się z innymi podbitymi cywilizacjami i zaczął zyskiwać przewagę w walce z dawnym okupantem. Konflikt ten ostatecznie zakończył dominację bioinżynierów, jednak nie wiadomo, co dalej się z nimi działo. W ramach ciekawostki, istoty te zadebiutowały w książce, której nazwa pojawiła się na ekranie. Jeśli chcielibyście posłuchać więcej historii z tego uniwersum, dajcie mi znać na kanale. Ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć!